odchodząca nadzwyczajność, czyli wiersz dorosły. Zaczęło się od drobnych przeziemień oraz angin. Potem przyplątała się jakaś świnka karmiona zgęstniałą śliną. Gorąca odra błyskała ławicami strzykawek. Na podwórku kilka podstawowych pojedynków przegranych, jakieś wypadki ze świata z trupów, no i wpierdol w bramie. Teraz jeszcze niekontrolowane już obgryzanie paznokci, poślizgi układu wegetatywnego. Coraz częściej zaczynam więc myśleć, że kiedyś może musiał będę również... Napisane wiersze plączą się czasami o 5 nad ranem w wilgotnych piżamach, przewracając kąta w kąt godziny snu. Jakiś facet mówi do mnie Johnny, czarno-biały jak wspomnienie z dzieciństwa. Potem pyta o forsę, a na lewym boku reflektory pierwszych samochodów marzą po zasłonie. Zegar zamiast chodzić świeci na czerwono, nie chcąc zniszczyć negatywów z podpowiek, bym mógł im jeszcze oddawać się do brzęczącego dnia, któremu znów spróbuję wyrwać kabel z gniazdka w pośpiechu uwitego. Dwadzieścia po szóstej. Na kuchennym dworcu pospieszny kubek kawy, nie ma nawet czasu, żeby spokojnie parować. Chwytam się go raptownie, wskakując do respondzonego już dnia. Drobne refleksje składające się na większą całość. Pokonując granice ciemności, wpadłem na wygrzebujące się z mgły słońce. Niewyspane myśli miętoszą się jakieś gołe na ostatnich stronach gazet. I tylko całkowicie niedoceniana przez copyright, wyrwana w książce kartka, ratuje śmieszne istnienie, zależne od posiadania papieru i pewnego pierwiastka, śladowo rozpuszczonego we krwi, jak E-160 wmieszany w twaróg. Cud przedłużonej przydatności. Fragment większej całości. Wieczorami siada przy mnie zmęczenie i bezmyślnie gapi się w kąty.
Wlewam mu piwo do wyschniętej gęby i daję pociągnąć papierosa, dopóki popiół nie sturła się, parzący po mojej dłoni, krzycząc, że pora iść spać. Od czego zacząć, bo choćby belgijska metoda podcinania gardła. Podejść trzeba od tyłu i uderzyć wroga w nogę tak, aby upadł na kolana, a potem odwrócić mu głowę w stronę Mekki. Ale to tylko teoria. W praktyce natomiast kobiecie w ciąży rozpruto brzuch i zaszyto w nim głowy mężczyzny. Nie czepiajmy się jednak Algierczyków. Rosjanie na przykład potrafili rozżarzony wyczerp wsunąć w odbyt. Jeszcze niemiecki cyklon B. Kompletna fascynacja ilością i jednostkowe zagipsowane macice. Albo zastrzyki z fenolu. No i pozbawieni serca Chorwaci z dziurami w klatkach piersiowych. Czwartek. Jak co dzień miejski autobus brzęcząco rozstrojony, jakiś facet postanowił zaspokoić swoją potrzebę do ciszy należącej mu się, skoro wiązał jakoś koniec z początkiem, przeciągając swoją rodzinę do następnego miesiąca. I rzeczywiście zrobiło się jak makiem, gdy tych trzech przekrzykujących się chłopaków spuściło swoje głowy, respektując wreszcie jego prośby. Po tym, jak każdemu z nich strzelił w twarz. A ja zastanawiałem się, skąd on wytrzasnął ten pistolet.